To ciekawe, ja grałem w Otwocku i po jednym z meczy zszedł i przedstawił i dostałem wizytówkę menadżer z Anglii, Polak, ale pracujący w Anglii. To był okres przedmundialowy w 2012, przed Brazylią. I on gdzieś tam mówił, że ma bardzo dużo pracy związanej z tym, ze scoutingiem w trakcie i w ogóle i gdzieś tam wokół tego. No ale że będzie gdzieś tam miał mnie na oku i pamiętał o mnie. Minęło, nie wiem, rok czasu, człowiek się nie odezwał. Jakby ja tą wizytówkę mam do dziś jako pamiątkę, ale pamiętam, że się nie odezwał. No i tak mówię, a tam naopowiadał. No i pewnego dnia dzwoni mi telefon, odbieram, a człowiek się przedstawia, mówi mi, że załatwił testy tam w dwóch klubach i tak dalej. Ja mówię, wie pan co, ale ja już od pół roku nie kopię piłki. On jak to i tam był trochę, no znaczy był smutny, no miałem wrażenie po głosie, że trochę pretensji miał do siebie, że nie zadzwonił wcześniej, no ale no życie. O jaki poziom rozgrywek chodziło? W Anglii chodziło o drugą ligę, w sensie nie o Premiership, tylko... Championship czy jeszcze niżej? Nie, Premiership, nie Championship, tylko wierzę. jeszcze niżej. Mhm. O jakieś testy w tamtej, co i tak byłoby dla mnie jakimś tam mega spełnieniem marzeń, bo w ogóle angielska piłka i klimat futbolu w Anglii jest niesamowity. No ale no... A dlaczego przestałeś grać? Mówiłeś pan. Przestałem grać z takich powodów, że... To akurat twoje pytanie początkowo miało trochę prawdy w tym, że ja... Stałem się troszkę zgorzkniały tym, co zobaczyłem, bo otarłem się o Dolkan Ząbki i z powodu, nie boję się tego mówić, pewnych układów nie trafiłem tam, choć powinienem. A to było dla mnie też byłoby spełnienie marzeń jako młodego chłopaka, bo jak masz 19 lat i trafiasz do pierwszej ligi, zaplecze ekstraklasy, gdzieś tam trochę możemy ten Dolkan nazwać gdzieś tam zapleczem Legii w takim znaczeniu, że Legia jednak patrzy na to, co tam się dzieje. No to było dla mnie dużo. No i gdzieś tam dość szybko to się okazało, że to się nie uda, bo po prostu gdzieś innymi drogami ludzie się tam dostali, nieważne. Trafiłem do Otwocka, tam też wydarzyła się tragedia, bo zmarł trener, który był bardzo fajnym trenerem. Tragiczna śmierć, bo facet przed treningiem remontował swój dom. No i po prostu w jakimś tam prąd uderzył go w obwodzie zamkniętym i tak dalej. A naprawdę był to człowiek w miarę młody, o takim dość bardzo fajnym podejściu, jakby nie... On trzymał tą drużynę, nie starszyzna klubu, a potem klub zaczęła trzymać starszyzna i jakby wiesz, no... Ja nie byłem zawodnikiem, który lubił pompować innym piłki, nie byłem zawodnikiem, który lubił nosić za kimś czegoś. Mimo, że byłem najmłodszy, jakby mogłem to robić, jeżeli by to było podzielone, że w danym dniu miesiąca robię to ja. Okej. Okay. Ale nie cały czas. To też budowało różne konflikty. I troszkę mnie ta piłka zmęczyła psychicznie.